Cześć, witajcie. Z tej strony Diabol, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co-opa Splogging Evolved razem z AZ-em. Tak jak w poprzednim odcinku, zagramy sobie Parasite oraz Parasite podobną taktyką, tylko tym razem postaramy się wygrać. I to w gruncie rzeczy koniec różnic, ponieważ naprawdę taktyka będzie identyczna. Tylko Diabol, ja do ciebie mam taką radę, żebyś starał się maksymalizować dotkliwość i rozwijać się przez objawy, a nie przez rozprzestrzenianie, żeby też nie była takiej sytuacji jak poprzednio, że przerzucili się z leczeniem na ciebie, na mnie. Mhm. Dobra. Pauza. Tak, zawsze. Dobra, krwawienie z nosa. Może jeszcze jakieś tutaj są fajne objawy, a może bym guzy wziął? Ale guzy są już zabójcze, nie? Tak, ale wiesz, będę miał ciebie. Jesteś moją tarczą. Oczywiście. Dobra. Tak, wezmę te guzy bardzo szybko. Mhm. Dobra, startujemy. Ciekawe, czy się znowu rozwinę tak szybko jak ostatnio. Wiesz co, bez szczurków powinieneś się rozwijać wolniej. Ale będę miał szczurków. No później, a to później, nie? Już mam. Naprawdę? Na drugi poziom? Nie, na pierwszy. No przecież wtedy też nie miałem na drugi. Nie brałeś na drugi poziom? Czemu? Nie, to był pierwszy poziom. Wow, może no dobra w sumie. Po Chinach i tak bardzo szybko pójdziesz z pierwszym poziomem, bo one są bardzo gęsto zaludnione. Już praktycznie mogę martwicę wziąć. 8 punktów mi brakuje, ale to jest kilka sekund. Okej. Okay. Co? Ponieważ ty poprzednio nie brałeś tego ptactwa, ja je wezmę od razu na drugi poziom i później ci ewentualnie pierwszy poziom zwolnię. Okej, okay, w porządku. Wezmę sobie odporność od razu na zimno, bo ostatnio o tym zapomniałem i potem to się niestety odbiło. Tak, nawet Rosji nie zarzuciłeś. No. Jak bez samolotów chcesz się rozwinąć, to musisz pójść przez Rosję. Mhm. Więc to jest pewien problem. Martwica. Jestem prawie w stanie wziąć martwicę. Okay. Wezmę martwicę. Dobra, ja wziąłem guzy, więc trochę będę zabijał, ale to i tak w porównaniu do ciebie to będzie nic. To nic. Nowa niepokojąca choroba w Chinach. No, to wiadomo. Zaraziłem już ponad... Cały kraj już zaraziłem, więc logiczne, że mnie wykryli. Praca nad lekiem zwiększone o 100%? Tak, no, czyli skupili się całkowicie na mnie. Bo może być tak, że jest 50 na 50 albo tam 75 na 20. Ale to jeszcze nie widziałem w sumie takiej sytuacji. Wiem, że tak może być i wtedy laboratoria się po prostu wymieniają raz po prostu. W rywalizacji jest też trochę inaczej z tym wszystkim, z tym fokusem. Dobra. Bardzo wolno się rozwijam. No, to nic, bo to praktycznie nie musisz patrzeć na mój rozwój, bo Chiny to jest... No, co to jest zająć Chiny, nie? No, to akurat jest nic. Chyba, że to jest rywalizacja i zaczynasz gdzieś indziej. A no tak. Azja Środkowa. Oj, to jest tak. Zły kraj. No tak, w Azji trudno jest się rozwinąć. Dobra, jak dam radę się... Nie dasz rady mnie tam wysłać, co? Jak to nie? Proszę. Ty masz samoloty? Tak, ty. Mam. Dobra. Wiesz co, wezmę pyłki na drugi. Weź. Miałem już tyle DNA, że po prostu mnie stać. Wezmę sobie to. Aha, dobra. Ja nie mam nic... Dobra, ja się dziwię, czemu ja się nie rozwijam, ja nie mam biegunki. Dobra. Masz martwicę? Tak, mam, ale mam odporność na zimno, mam odporność na leki, a nie rozwijam się w Rosji. Wiejski kraj i wilgotny. Okej. Okay. Jak będziesz miał za dużo punktów DNA, to możesz brać te, wiesz, bonusy, tak, które można... Umieszczać na mapie. Laboratorium w Niemczech. Wiesz co? Za chwilę powstaje... Ej, powstaje laboratorium na mnie! Nie, na pewno nie. To jest na pewno na mnie. Bo ja już zacząłem nawet zabijać. Ale właśnie też zabijam. Zrobimy tak. Polecę do Niemiec. I bonus 34. Ojej. Dostaję tylko jeden DNA, mimo że mam dotkliwość na 60%. Też mam sporo. Też nie, no teraz dostałem 3. O, mówiłem, że na mnie. Co? Na ciebie? Niemożliwe. Nie może się zdecydować, na kogo powstaje to laboratorium. Dobrze, bardzo dobrze, tylko że... No nie. 4? Nie inaczej, musiało powstać na mnie. 3, 3. 3 są. Ale i tak już jest źle, bo całkiem szybko idzie. Dobra, mamy już odporność na poziom, ale to jest i tak mało, potrzebuję ślepoty jeszcze.
O, bardzo dobrze, wybija szasy. Masz tylko bonus na zabijanie, tak? Tak. Okay. Ale za chwilę chyba... Boże, zabiłem 9% ludności T2. Tak, to zróbmy. To poprzednio. O, właśnie. Bardzo tak, dobrze to zadziałało. To boost. Oczywiście, tak. Że tak. Dużo DNA teraz dostaniesz. Tak, tak. Dostaję cały czas, ale... wezmę bonus do zarażania, bo widzę, że... Wziąłem już. Aha, okej. Okay. No to na Niemcy. Dobra, dokładnie. Pięknie idę po Afryce. Tym razem ja się dobrze rozwijam. Wysyłać cię do Maroko, czy nie? Wysyłaj mnie na Gwineę szybko. O Boże, 14%. Coś mi musisz udostępnić. Tylko nie wiem co. Nie mam zbytnio czego ci oddać. Cholera jasna. Dobra, wysyłaj mnie do Maroka. O nie, wysłałem siebie. Ciebie też wyślę. Cóż. Ty się tam nie rozwiniesz. Dobra. Wezmę z prawej strony spełnienia leczenia. Te objawy po prawej stronie. I nie wiem, uodpornienie pierwszego stopnia byś mi oddał? O Boże, drugie laboratorium na mnie powstaje. Myślę, że musisz po prostu to sam zewaluować, bo inaczej tego nie zrobimy. Okej. Okay. Posłano mnie we Francji. We Francji, no tak. Jestem tam. I nawet się rozwijam, tylko nie wiem dlaczego tak wolno. Weź zwiększ śmiertelność sobie. No bo zaraz nawet nie będę cię pytał o to. Masz być śmiertelny. Już. Dostałeś ode mnie też prezent, jakby co. Dobra, widzę. Niemcy już są gotowe do wybicia. Okay. Dokładnie tak. Pięknie. Znowu ty się rozwijasz w Rosji, ja tego nie rozumiem. Wiesz co, to jest kraj wiejski oraz wilgotny. No dobra. Może... Tak, te nie, to... no nie, no, no nie. Tak, 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 lecę. Jest bardzo źle. Wiem, widzę, lecę. Już jestem też na Islandii. No, tak to wiesz, tak to się prezentuje. Tutaj. Brakuje nam jeszcze, o nie, brakuje nam całej Ameryki. Tak, Ameryki Południowej i Północnej. Dasz radę tam wysłać? Na razie wysyłam tylko siebie do Północnej i na nic więcej mi nie stać. Na chwilę obecną. Dobra, tylko żebym nie przeholował z tą Francją. O dobra, Francja padła. Zaraz sypnie też laboratorium. Chyba laboratorium powstaje na mnie. Tak, na ciebie, ale drugie? A no tak, popękła Francja. Się. Islandia jeszcze stoi cały czas, ale nie powinno już długo być. Gdzie powstało? Powstała w Ameryce Środkowej. Wysłać tam? Tak, natychmiast. Nie stać mnie, nie mam takich ilości punktów DNA, żeby zrobić uodpornienia. Okej. Okay. No ale masz te objawy, widzę, że masz śpiączkę, pewnie tam szaleństwo też masz. Tak, szaleństwo, krojenie podspojówkowe, ból głowy. No to jest tylko 18%, a i tak dobrze ci idzie. Z jakiegoś powodu tak. Mimo, że jestem pasożytem. Okay. Filipiny, wyślę cię tam. Okej. Okay. Nowa Zelandia, to jest bogaty i zaludniony kraj. Mam tam iść, czy tak, ciebie? Tak, to jest twój kraj. Dobra. A Australia i Nowa Zelandia są na południu, ale są twoje. Obawiam się, że się wybijam. Gdzie? Nie, w USA się wybijam jeszcze. Nie wiem, gdzie jeszcze jestem. Prawdopodobnie. Jestem w Japonii, ale ciężko mi tam idzie. Hiszpania. Hiszpania, no do Hiszpanii nie wiem, czy będę miał podejście. Mam dużo DNA, więc teraz się postaram jakoś to zrobić. Japonia. Jesteś tam? Tak, jestem, ale rozwijam się strasznie powoli. Wiesz co, mi się kończy DNA na te bonusy. No mnie jeszcze na nie chyba nie stać, zaraz długo, zobaczę. Długo tak nie pociągnę. 71. Nie mogę tego dewoluować, faktys. Dobra, zróbmy tak. Gdzie jest laboratorium? Laboratorium na mnie jest w Japonii. O nie! Wybiję cię, cholera. Nie, zaraz się obroń. Już rzucam bonus. Dobra, uda się. Dobra. To? Teraz muszę zarobić na bonus, żeby rozwalić kraje Bałtyku. Nie trzeba. W sumie... To już jest...
Okej, okay, tylko musimy jeszcze się podostawać do tych wszystkich innych krajów. Wiesz co, do tych... O, tylko na wyspy trzeba mnie wysłać. Mnie na Madagaskar, a ciebie, no ty połowy Europy nie zaraziłeś nawet. Niestety. Co może mnie uratować? Ptactwo? Czekaj, weź pyłki na pierwszy poziom, to na pewno. Ptactwo mogę ci odstąpić. Chociaż to ci chyba nie pomoże. Norwegia. Dobra, no cóż. Dla mnie już się bardzo drogie robi wysyłanie, więc ostrzegam od razu. Co jest, to laboratorium jeszcze się... No to laboratorium w krajach Bałtyku trzymało się naprawdę. Tam już nikt nie żyje, tam była walka do ostatniej kropli krwi. Tam już nie było ludzi, ale i tak pracowali nad lekiem. Prawie jak ruski. Dobra. Stać się na samoloty, czy nie? Za chwilę może być stać, chyba. To jak możesz, to zrób, bo dla mnie to już jest 24, jedno wysłanie. Mam 21, jeden bonus. 71 kosztuje. Bonusy mam, znaczy obudna. Mogę zrobić też drugi bonus. Dobra, za chwilę będzie mnie stać. Mam drugi bonus. No ja mam samoloty. 2 DNA. Dobra, to wyślij mnie tak. Australia, Nowa Zelandia i... Nie, to są twoje kraje, sorry. Nie. Nowa Zelandia i Australia są twoje. A tak, bo to są bogate, zaludnione. A siebie na Madagaskar, no i... Filipin? Nie, Karaiby. Karaiby są moje, Madagaskar też jest na pewno mój. Dobra. Zarejdziemy cały świat? Jeszcze ja na Grenlandii muszę się dostać. Okej. Okay. Czy to zapewnię? Stać cię na te bonusy? Właśnie. Tak, wysadzam już Norwegię i... Hiszpania. Wybiłeś się. No tak. Ja nie jestem w stanie się tam chyba rozwijać. Ale to jest bardziej twój kraj mimo wszystko. Okay. Weź, chociaż... Masz odporność na ciepło i tu masz pyłki. Mam. Musisz tam rozwinąć. Tak. Nie ma opcji. To prawda. Australia idzie, Nowa Zelandia też już idzie, widzę. Filipiny jeszcze u ciebie stoją, ale to jest... Peru jeszcze się ty nie rozwijasz. Kanada... Rozwinę się, myślę, bez problemu. Wiesz co, chyba z moich krajów... lekarstwo już nie jest problemem. Z moich teraz krajów... Tylko... Dobra, z moich krajów chyba tylko jeszcze Peru nie pękło. Tak, tak. Chociaż trzecie laboratorium, to może być akurat problem. Wątpię, szczerze powiedziawszy. Dlatego, że... Gdzie masz jeszcze jedno laboratorium? Właśnie laboratorium powstaje. Czekaj. No, nie wiem, gdzie bym mógł. Hiszpania, Finlandia i gdzie jeszcze? Grenlandia, oczywiście. Inaczej. To nic. No dużo, zobacz co się dzieje. To nic. I jak stać się na bonus do zarażania, to rzuć tam. Czekaj, nie mogę, ja muszę zrobić przetasowanie. No to rób. Nie, mówiłem, tak jak mówiłem. Dobra, jest okej. Okay. Laboratoria mnie zniszczą zaraz. Nie, nie zniszczą. 92%, 93%. Nie 4. Zniszczą cię. Nie zniszczą cię. Jesteś przekonany? Tak. Dobrze. To naprawdę trzecie! Jestem przekonany. Cholera. Jestem dobra, przekonany. Dobra, zniszcz. Dasz radę. Dasz radę je zdjąć. Okay. Nie, to już nie istnieją te laboratoria. Peru! Jest okej. Okay. Peru. Nie mogę się tam rozwinąć. Bo to jest zimny kraj. Co? Jakim cudem Peru jest zimnym Peru krajem? Peru jest zimnym krajem? Chyba coś się twórcą gry popieprzyło. No dobra. Nie, na pewno nie jest zimnym krajem. No, Polska wiejskim krajem. Nie, no to się zgadza. To, tak, oczywiście. czego ci jeszcze tutaj brakuje? To się rozwijasz... O, Australia pięknie poszła. Na moich oczach. Zróbmy. To jest jeszcze w Australii bogato. Nie, Australii, tylko w Kanadzie. Zresztą Australia też. Dobra, kończę to. Dobra, wszystkie moje kraje... Wszystkie moje kraje są zarażone, to wiesz co, ja teraz zrobię niewydolność wolnorządową. Zrób. Okay. Bardzo dobrze. Ja w sumie też to zrobię. Jak tylko mnie będzie stać. Już chyba żadne laboratorium nie powstanie, nie? Powstały właśnie. Ostatnie. Gdzieś tam. Gdzie? Na Nowej Zelandii. A, to...
Zaraz je zamknę. Okej. Okay. 60 tysięcy i nie ma laboratorium. 12 laboratoriów na mnie powstało. 3 na mnie. Nie wiem, coś się zepsuło, grze się coś pomyliło. Nie wiem. Wiesz co, no zobacz, 60% do 30. No tak. No. No ale nie wiem, coś się naprawdę zepsuło, dlatego że przecież gra mnie nigdy nie lubiła, a teraz nagle... Mhm. Co? Nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie. Dobra, teraz tylko wybić. Też możliwy dobrać. Trójeczka, nie? Tak. Jeszcze są. Jeszcze powstało ostatnie dobra. A, Włochy. Ale dobra. Okej, okay, to już jest koniec. Mhm, nie ma już nic. Tak. Dobrze. No to się udało, tylko ile to zajęło? 1000 dni? Pewnie tak, nie? Tak, to była długa gra niestety. Dobra. No to rekordu nie będzie. No ale jest okej, okay, dlatego że wygraliśmy, a przecież to było celem, jaki mieliśmy osiągnąć. Teraz trzeba będzie tylko poprawiać ten wynik. No a poprawimy go w następnym odcinku, który pojawi się za tydzień? Prawdopodobnie. Tak, nie? Zobaczymy tak, jeszcze będziemy dokładnie. Mniej więcej co tydzień to wstawiali, więc do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.